książka to na pewno nie jest żadna biografia. To jest, wydaje mi się, jedna książka na rynku o takim charakterze. Jest to nawet, można powiedzieć, poradnik psychologii sportu, połączony z moimi doświadczeniami i fachowymi ekspertyzami Pawła. I to jest moim zdaniem bardzo dobra koncepcja, która tutaj się świetnie komponuje. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, zasługa Pawła, że koncept powstał kilkanaście tygodni temu. Bardzo fajnie Paweł tutaj zaproponował moją współpracę, żebyśmy przeanalizowali moje doświadczenia, bo bez presji niestety nie da się żyć. Presja jest nam potrzebna. Presja nam towarzyszy w życiu codziennym. My po prostu musimy nauczyć się tą presję kontrolować i to, co tutaj Paweł też się odnosi do tych wszystkich moich zachowań, z mojego doświadczenia piłkarskiego i nie tylko, bo to nie są życia piłkarskiego, wzięte doświadczenia, które jest poza piłkarskiego, są tutaj poruszane i mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny, taki fachowy poradnik, bo na pewno biografia, czy autobiografia, fachowy poradnik dla sportowców, bo taki koncept na początku mieliśmy, że ma to być książka dla sportowców, ale jak się okazuje, ona może być dla wszystkich, tak jak powiedział tutaj kolega wcześniej, dla ludzi biznesu, korporacji, młodych sportowców, dzieci, rodziców tych młodych sportowców, żeby skonfrontowali swoje doświadczenia, jak oni sobie radzą z presją, jak myśmy sobie radzili z presją, jak można sobie pomóc skontrolować presję. Ja chciałem powiedzieć, że robi się taką piłkarską piłeczkę do Jurka, bo tak naprawdę bez Jurka nie byłoby tej książki i cała atrakcyjność tej książki, przynajmniej taką mam nadzieję, polega na tym, że nam się udało właśnie połączyć te dwa aspekty, a więc aspekt niesamowitego doświadczenia, niesamowitej kariery Jurka oraz tego, co jest dostępne, czyli pewnej wiedzy, zebrania tej wiedzy i skompilowania z tego książki, która jest, tak jak tutaj mówimy, trochę inna niż biografia. Czy to się udało, no to zostawiam w ocenie Państwa. Natomiast książka jest tak zrobiona, żeby każdy z tych obszarów psychologicznych był zobrazowany tym, co się działo w karierze Jurka Dudka. Dodatkowo książka jest uzupełniona notatkami papowskimi, które mają przypominać taką wspaniałą historię niesamowitego zawodnika. Na co dzień zajmuję się pracą z sportowcami, którzy doznają olbrzymiej presji wyników, którzy są pod presją wyników i codziennej realizacji zadań. To jest ważne, bo myślę, że ta książka jest jakby nie tylko dla sportowców, ale dla każdej osoby, która zmaga się z taką presją wyników, presji zadań, presji trudnych zadań, więc równie dobrze może być adresowana do osób, które na co dzień pracują właśnie pod taką presją.